Cześć, nazywam się Daniel Bogacki, jestem specjalistą do spraw aktywacji w firmie ASICS. Zapraszam Cię na podcast. Cześć, Bartek Falkowski, podcast Bieganie.pl. Osią dzisze, dzisiejszej rozmowy będzie 10. Krakowia, półmaraton królewski, który już niebawem i będziemy rozmawiać tej imprezie, ale nie tylko. Niedawno mogliście posłuchać mojego podcastu z Mateuszem Kałużą. O, on opowiadał o maratonie w Berlinie okiem biegacza. A dzisiaj porozmawiamy o imprezie biegowej, ale okiem kogoś, kto powiedzmy współorganizuje tą wielką imprezę. Daniel Bogacki z ASICS. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Jesteś specem od PR-u Wielkiej Sportowej Marce i tak się zastanawiam, czy żeby pracować w Wielkiej Sportowej Marce trzeba być takim krajzolem sportowym biegowym, czy ty w ogóle nie masz nic wspólnego ze sportem? Jak to jest u ciebie? No, wiesz, no nie ma jakby tego nigdzie napisane, że, że trzeba być sportowym krajzolem, ale ja wywodzę się ze sportu i moim marzeniem od zawsze było Pracować przy sporcie i w sporcie, i cieszę się, że to mi się udało, ale no mój spor, mi sport towarzyszy od wielu, wielu lat. Już od, 10, od jak byłem dziesięciolatkiem, rozpocząłem swoją przygodę ze sportem. Zaczynałem jako piłka nowny. Natomiast gdy zacząłem swoją karierę zawodową, od no tego czasu było mniej, więc teraz troszkę inne sporty bardzo dużo siłowni, bieganie również. Które obecnie nie jest mi dane biegać ze względu na jakiś na jeden uraz, ale, ale mam w swoim CV dwa maratony, kilku, kilka półmaratonów, więc cieszę się, że po pierwsze to doświadczenie, które zdobyłem przez wiele lat uprawiając czynnie sport, mogę wykorzystać teraz na niwie zawodowej. I tak szczerze nie wyobrażam sobie pracy w innej dziedzinie niż sport. Ktoś kiedyś powiedział, że jest szczęśliwy ten, co pracuje, robiąc to, co lubi. Ja, ja, ja jestem tym szczęściarzem, że, że mogę to robić, więc jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. Tak, jest takie powiedzenie, że się wtedy nie przepracuje ani jednego dnia, jeżeli pracuje się w tej branży, w którą się lubi, w którą się kocha. Jest też takie ukute trochę przekonanie, że Sportowcy to są dobrzy pracownicy. W Wasich zwraca Ci uwagę, żeby ktoś miał właśnie zajawkę na sporty. Jak tam przyjmujecie do pracy, czujesz coś takiego, że te osoby, które cokolwiek robią sportowo, czy to grają w piłkę, czy biegają, czy są pasjonatami siłowni, inaczej sobie radzą w pracy? Zdecydowanie tak. bo Sport uczy wielu rzeczy, przede wszystkim sumienności, samoorganizacji, więc. Te cechy przydają się w codziennej pracy, niezależnie od tego, czy pracujesz w marce sportowej czy, czy nie, więc jak najbardziej staramy się zawsze przy rekrutacjach zatrudniać osoby, które czują tego bakcyla sportowego i to niezależnie, czy to jest to bieganie, choć ASICS najbardziej z bieganiem się kojarzy, czy są to inne sporty. Sporty zespołowe uczą też pracy w zespole, więc to jest coś, co, co daje też Gwarancję, pewną gwarancję tego, że taki pracownik, taki człowiek w organizacji lepiej się odnajdzie, więc, więc sport bardzo dobrze też socjalizuje i Uwierz mi, że każdy z nas, kto, kto obecnie pracuje w naszej firmie, uprawia sport. My często też e, razem uprawiamy sport zawsze, jak mamy jakieś spotkania integracyjne, czy, e, czy choćby wspólną wigilię, spotkanie wigilijne, e, najpierw e, staramy się aktywo, aktywnie spędzić czas, czy to będzie słow, czy to będzie padel, czy to będzie wspólne bieganie, gra w siatkówkę. E, ten pierwiastek sportu e, zawsze jest, więc e, no, staramy się mówić o tym też, jak sami żyjemy i, i to jest dla nas bardzo istotne, więc odpowiadając na twoje pytanie, tak zwracamy na to uwagę. Sportowiec to dobry pracownik. Powiedziałeś, że zacząłeś od piłki nożnej. Jaki to był klub i jaka to była pozycja, na której grałeś? Słuchaj, to e, zacząłem w Sępie Ursynów. To jest e, taka szkółka, która e, jest z Warszawy. Obecnie takim najbardziej znanym wychowankiem tej, tej szkółki jest Kacper Tobia z Zlegi. Bramka Szlegi Warszawa. Następnie, jak skończyłem wiek juniora, przeniosłem się do Delty Warszawa i to taka ciekawostka, że przez miesiąc miałem możliwość pokopać z panem Robertem Lewandowskim w jednym zespole. On jak miał było? wtedy 16 lat. Ja odchodziłem akurat z zespołu do KS Piaseczno, więc raczej tu lokalne, mazowieckie kluby. Później, już jak zacząłem swoją pracę w, w, w zawodową, no tego czasu było. Mniej więc raczej amatorskie granie, kopanie u, ko u pana Romana Koseckiego w Konstancinie. No i tu w pobliskich ładach też już. No ale miałem takiego trenera, y, byłego reprezentanta Polski, nazywał się Andrzej Sikorski, który zawsze na mnie mówił, że ma takiego zawodnika jak polski Michel Salgado. Bo ja szybko biegałem po, po skrzydełku, tam w tę płuca miałem dosyć dobre, więc. Y, jako taki wahadłowy obecnie to się tak nazywa, sądzę, że sobie poradził. Może nie w ekstra ale w niższej liste jak, na, jak najbardziej. E, powiedziałeś, że jak się zaczęła praca zawodowa, no to ciężko było to pogodzić z piłką nożną, no bo to są takie bardziej usystematyzowane treningi, że o tej o tej godzinie się wszyscy musicie spotykać. Z bieganiem jest dużo łatwiej, bo sobie idziesz biegać kiedy chcesz. Masz za sobą te maratony, półmaratony każdy biegacz chwali się życiówkami, jakimiś wynikami, więc musisz się to też pochwalić. To nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale ja Na się pewno. bardzo cieszę, że ukończyłem dwa maratony. Więc pierwszy to był w 2015 roku w Warszawie, tu Orlen Warsaw Marathon jeszcze wtedy był i to były 4 godziny 24 minuty z haczykiem. Drugi był w Barcelonie, dwa lata później, i udało mi się delikatnie poprawić tę życiówkę. Jest tam było 4 godziny 23 z haczykiem. Natomiast chciałbym jeszcze się rozliczyć kiedyś z tym dystansem, bo zarówno do pierwszego, jak i do drugiego maratonu nie udało mi się przygotować tak, jak się chciałem przygotować, bo miałem różnorakie przerwy, około 3-4 tygodniowe na miesiąc przed eventem, więc to jest. Dosyć trudne, żeby później pokonać ten dystans. Jeśli chodzi o półmaraton, to złamałem godzinę 50, więc tu to, co chciałem, osiągnąłem, a na dyszkę 49-30 to jest mój wynik. Aczkolwiek też sądzę, że jeśli zdrowie by pozwoliło, to i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pozwoli, to te wyniki poprawię. O, wspomniałeś o Orlen Warsaw Maratonie, to jest nieodżałowana impreza. To był taki poziom organizacyjny. ASICS był tam partnerem technicznym i o, o Orlen Warsaw Maratonie. To za granicą mówią często, no bo tu u nas w Polsce startowali naprawdę mocni biegacze, chociażby Cisa Lemma, który pobiegł 2:01 w Walencji w grudniu. No to tam wspom wspominali w relacji międzynarodowej, że bieg w Warsaw Maraton. To słuchaj, może ty nawet Cisejum wtedy biegłeś, bo nie pamiętam, który, który to był rok. Być może możemy ci powiedzieć, że we dwóch połamaliśmy 20, tak? Tylko że. Tak. Ty... Czemu... Jeden z nas, jeden z nas, tak. Tak, dokładnie. E, Powiedziałeś, że masz jeszcze swoje rachunki trochę do wyrównania z maratonem. Może zrobisz to, to w Krakowie, bo. E, firma, w której pracujesz, jest mocno związana z krakowskimi biegami. Przed nami jest półmaraton królewski, już dziesiąty. Macie teraz taką ładną koszulkę nawiązującą datami do, do tego, że tu już jest jubileuszowa edycja. Czy ASICS przygotował coś takiego wow, że jak teraz ktoś pojedzie na, na weekend do Krakowa, pójdzie odebrać pakiet albo będzie bieg, to otworzy oczy, że o, widać, że to jest jubileusz. Nie wiem, czy to będą rzeczy wow, aczkolwiek na, muszę nadmienić, że my staramy się do tego typu imprez podchodzić bardzo szeroko i nie aktywować ich tylko na kilka dni przed imprezą i na kilka dni po imprezie, ale to jest proces, który zajmuje dużo większy okres, więc my całorocznie z zarządem infrastruktury sportowej przeprowadzamy choćby cykl treningów na, do, do imprez ZIS-u, czyli wcześniej do, do maratonu następnie do tego dziesiątego półmaratonu, więc z tym biegaczem chcemy być praktycznie cały rok, żeby, żeby on wiedział, że taka marka jak Asics dba o tego biegacza. Jeśli weźmiemy choćby pod uwagę naszych ekspertów, bo mamy też znakomitych frontrunnerów, którzy są ekspertami w wielu dziedzinach, między psychologii, fizjoterapii, dietetyki, też staramy się jak najczęściej Wiedzę tych osób wykorzystywać w pomocy dla, dla biegaczy I choćby e, tworzymy kontent wideo razem z organizatorami biegu, po to aby jak najwięcej wskazówek dla tych osób, które chcą te dystansy przebiec, e, przekazać. Również staramy się organizować panele, gdzie. Organizujemy panele, gdzie można tym osobom zadać pytania i dzięki temu mogą pozyskać one wiedzę, która której szukają i niekoniecznie znajdą w internecie czy, czy, czy w literaturze. Dlatego, tak jak powiedziałem na wstępie, staramy się podchodzić kompleksowo do tego typu imprez. I tutaj wielkie też podziękowania dla naszych partnerów z zis z Zarządu Infrastruktury Sportowej, gdyż oni są bardzo często bardzo otwarci na nasze propozycje i ta współpraca nie jest jednowymiarowa, ale jest bardzo, bardzo szeroka i dzięki temu też biegacze mają z tego dużo korzyści bo e, abstrahując od e, sprzętu, który, który dostarczamy na ten event, to działań około eventowych, około e, t, tych e, wydarzeń jest, jest sporo, choćby przygotowaliśmy tym razem e, wkładkę do pakietów startowych, gdzie e, każdy otrzyma zestaw naklejek, Takich, które można sobie przyczepić czy na laptopie, czy na samochodzie, żeby zaznaczyć tym, że kocha się bieganie, na przykład. To jest coś, nie, może niezbyt wielka rzecz, ale też. Chcemy budować społeczność, a takie pokazywanie naszych preferencji, jeśli chodzi o sport, naszym zdaniem jest, jest też całkiem fajne. Oprócz tego, będzie wiele konkursów na samym EXPO przed, przed imprezą. Będzie można też wpisać swój wymarzony wynik na ścianę marzeń, gdzie, gdzie każdy przed może sobie wpisać, jakie ma marzenie, zrobić zdjęcie i później samemu siebie rozliczyć z tego. Aczkolwiek, dla nas same wyniki, jeśli chodzi o, o yy, udział w biegach, mają drugorzędne znaczenie, gdyż chcemy jak najwięcej osób zachęcić do tego, żeby się po prostu ruszały, a imprezy krakowskie znakomicie się do tego nadają, gdyż w tym roku no, ponad 20 tysięcy osób weźmie w nich udział łącznie. Tak, a z tymi naklejkami to jest fajna sprawa, no bo jak nie wiem, siadasz się w kawiarni, i ktoś pracuje i widzisz taką naklejkę na, na laptopie albo na samochodzie z tyłu, to jest tak samo jak siadasz gdzieś i widzisz, że ktoś ma garmina, czy jakiś inny zegarek na, na ręku, taki biegowy, no to od razu jakoś tak nie wiem, milej się robi, że ktoś ma ten są. Sam... Tak, 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 więc to jest naprawdę naprawdę fajny pomysł. Powiedziałeś, że z zakładem infrastruktury sportowej, tak? to jest ten zarządem. Zarządem, przepraszam. Dobrze się współpracuje. Kiedyś tu robiliśmy podcast zdalny z panią wicedyrektor i naprawdę było czuć, że to jest osoba, która zajmuje się sportem w mieście i ten sport czuje, a nie tylko na zasadzie, że piastuje swoje tam nadany swój urząd i nie ma pojęcia o czym mówi. Tu była naprawdę rzeczowa rozmowa. Kraków ma jakiś taki inny klimat? No bo Wy mocno w tym Krakowie siedzicie. Skąd pomysł na Kraków? No, Kraków to chyba nie skłami. Jako Warszawiak mogę powiedzieć, że jest to najbardziej znane miasto polskie na świecie. No z piękną infrastrukturą, ze znakomitymi zabytkami, z pięknymi bulwarami, więc ta sama historia kilkusetletnia tego, tego miasta robi wrażenie. Biegi, które się odbywają tam, mają swój niezaprzeczalny, bardzo taki ciekawy charakter. Bieg nocny przed maratonem, bieganie po, po plantach, to jest coś, coś cudownego. Oprócz tego, przy półmaratonie, choćby znakomita trasa, która przechodzi zawsze przez rynek Starego Miasta, sprawia, że jest to unikatowe przeżycie dla, dla biegacza. Bieganie koło Zamku Królewskiego, czy na bulwarach, gdzie, gdzie my też strefę kibicowania w tym roku swoją ustawimy, sprawia, że można bardzo fajnie zwiedzić to jedno z najpiękniejszych miast świata, więc to, byliśmy w, przed laty sponsorami imprez w Poznaniu czy, czy w Warszawie, to też są piękne miasta. Kraków natomiast, żadne z nich nie ma tak pięknej historii, tak wielkiej historii jak Kraków, dlatego też liczba turystów, która odwiedza Kraków rocznie, to jest ponad 14 milionów, świadczy o tym, jak wyjątkowe jest to miasto. Tak, faktycznie jest ono rozpoznawalne. Ostatnio nawet do mnie taki znajomy dziennikarz z Francji pisał, że czy się spotkamy, bo on w Krakowie biegnie półmaraton i my często, sam często wyjeżdżam na jakieś biegi zagraniczne, a jednak ci biegacze z zagranicy też chcą przyjechać do nas i postartować. A ty biegałeś w Krakowie? Za na, na któryś biegł. O, to trzeba, trzeba, nadrobić. trzeba nadrobić, tak. Chyba wiecz? trzeba nadrobić, i wiesz, co zachwalicie swego nie znacie, ale wiem, że to jest naprawdę fajnie zorganizowana impreza chyba łącząca i wysoki poziom organizacyjny, ale też taki nie jest taka bezduszna, nie? Bo często jest tak, że jak jest duża impreza, no to się czujesz na zasadzie, że wchodzisz, jest trochę jak w korpo. A nie jest tak przytulnia, tam jak co patrzę na relacje, czy z zawodnikami, którzy tam biegli rozmawiam, no to tam jest tak swobodnie i sympatycznie, nie? jak na impreza. To prawda, to prawda. Tam jest taka, taka atmosfera rodzinna. No i jeszcze też nie sposób nadmienić tego, w jaki sposób kończysz biegi, bo maraton kończysz na rynku Starego Miasta, więc to jest tak jak już powiedziałem, doświadczenia, Natomiast e, półmaraton kończy się na tauronarenie, gdzie światła są przygaszone, gdzie jest taka atmosfera. E, bardzo, żegłbym, e, wyniosła to może niezbyt dobre określenie, ale e, św, gra świateł sprawia, że jest tam e, bardzo, ale to e, bardzo mm, tak e, dyskotekowo, i Widać, że jest to wtedy fajne show. I każdy, dosłownie, każdy, kto biegnie, czy piątkę, bo tam jest też bieg towarzyszący na 5 km, czy, czy półmaraton. Czuje się jak gwiazda, biegając na przyciemniony, na przyciemniony ostatnie metry Tauron na ogromne trybuny, gra świateł, to robi ogromne wrażenie, jeszcze piękna brama LED, która jest linią mety, sprawia, że Naprawdę można poczuć ciarki na... Na rynkach. Tak, oprawa, jak się jeszcze dobrym wynikiem kończy, to taka oprawa na pewno pomaga. Słuchajcie, jak jesteście z Warszawy i będziecie startować w Krakowie, to pamiętajcie, że oni tam na rynku kończą ten maraton. Broń Boże, nie mówcie, że na starówce, bo was tak, zabiją, ten. bo starówka jest tylko w Warszawie i każą wam uciekać do, do Warszawy i że, że na pole się wychodzi. A tak. Tak, ostat... tak, ostatnio rozmawiałem tutaj służbowo z kimś z Krakowa. Jak coś powiedziałem, że na dwór to dosłownie, mi pani pars, parsknęła, że o nadwór, nadwór w więc to, to pamiętajcie, ale imprezy w Krakowie polecamy. E, Chciałem porozmawiać trochę o tym, co wy robicie w Asiksie. Mhm. Bardzo mi się podoba. Ja wczoraj biegłem, w, nie będę mówił w jakim biegu, jaki był sponsor, bo był inny, ale biegłem w biegu, gdzie no każdy dostawał koszulkę mhm. w pakiecie. I szczerze powiedziawszy, uważam, że. To nie jest spoko, bo jak ktoś biega już ileś lat, to tych koszulek ma tyle, że on nawet nie wie ile ma. W Krakowie jest tak, że jest pakiet, a koszulkę można sobie dokupić osobno, i bardzo mi się to podoba. Ale dlaczego wy to robicie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dla nas, dla naszej marki, bardzo ważne jest też dbanie o środowisko. Tak jak wspomniałeś, już od wielu lat, przy większości biegów w pakietach startowych można dostać koszulkę. No i tych koszulek jest na tyle dużo, że później ta szafa przepełnia się i nie wiadomo, co, co z tym zrobić. W Krakowie jest inaczej, gdyż, tak jak powiedziałeś, każdy przy zapisaniu, zapisaniu się na bieg może zaznaczyć, czy chce taką koszulkę zakupić na, w biurze zawodów, i my na podstawie tego. Wtedy to wyprodukujemy odpowiednią ilość koszulek po to, aby jak najmniej tych koszulek później przerażało w magazynach zadrukowanych, bo ktoś nie przyjdzie na bieg zawsze, jest to około 10%, która nie może dotrzeć na bieg i po prostu szkoda byłoby. By te koszulki, które są wykonane z materiałów syntetycznych, choć też pochodzących z recyklingu, gdzieś tam w magazynie się walały, mimo że ktoś za nie zapłacił. Więc jest to taka sytuacja win-win. My wiemy wtedy, ile tych koszulek mamy wyprodukować, i nic się nie marnuje. A ten, kto chce taką koszulkę uzyskać, to ją po prostu sobie kupi. Tak, i to jest naprawdę, jak sobie pomyślę, ile takich rzeczy się marnuje. No, wiadomo, ktoś może powiedzieć, to możecie oddać potrzebującym, no ale dalej proces produkcyjny, koszulki, przechowywanie, magazynowanie, przekazywanie, no dalej zostawia jakiś tam ślad, ślad węglowy po, po sobie, więc jestem jak najbardziej. Bardzo zadowolony, że, że nie wiem, czy to Wasza inicjatywa jako Asixa, czy inicjatywa organizatora, natomiast jest... To jest... Ja, ja dodam jeszcze, bo to jest też ciekawy wątek, że w koszulki, które będą na 5 km... Tutaj są one w pakietach, ale z tego względu, że chcemy zachęcić ludzi generalnie do biegania piątka, to jest czaniecka piątka, która, która będzie równolegle startowała do półmaratonu. To jest dystans, który każdy praktycznie z marszu może pobiec i tutaj chcemy, chcemy razem z organizatorami zachęcać ludzi do aktywności fizycznej. I ciekawostką jest to, że my dostarczyliśmy koszulki na ten bieg, ale tylko w w 1 jednej trzeciej tego, gdyż razem z organizatorami stwierdziliśmy, że sprzed kilku lat, jak dostarczaliśmy większą liczbę koszulek dla, dla Krakowa i one właśnie zalegały w magazynach, stwierdziliśmy, że nie chcemy tego marnować, więc tylko doprodukowaliśmy dokładną liczbę, jaką uczestników ma wystartować, po to aby zużyć te koszulki, które już kiedyś zostały wyprodukowane, żeby one nie poszły na przemiał, więc to jest takie fajne pokazanie zero waste, że, że można nie marnować rzeczy i to polecam generalnie do zachowywania się te, w, te, w ten sposób każdemu w każdym codziennym, nawet prostym, małym wyborze, bo nie zawsze musimy kupić coś nowego, czy wyprodukować coś nowego, jeśli już w naszych zasobach mamy coś, więc a to w zdrowym ciele zdrowy duch, ale żeby osiągnąć tego zdrowego, to te, ten zdrowe ciało i ten zdrowy duch, potrzebna jest tam zdrowa Ziemia. Więc y, tu polecam każdemu, żeby przy tych naj, nawet najprostszych wyborach zawsze gdzieś tam miał z tyłu głowy to, że małymi naszymi y, działaniami możemy też zmieniać świat. Rozwinięcie akronimu ASICS to jeszcze przed nami. Kończąc, temat jeszcze takiego zielonego podejścia firmy. Nie wiem, chyba nie zdradzałem nigdy w podcaście, kiedyś dostałem taką. To się chyba nazwa paczka influencera ze sprzętem od jednej z Marek, ale spokojnie od was. I to była cała akcja właśnie taka ekologiczna. I dostałem to w takiej wielkiej skrzynce drewnianej z piaskiem, z czymś tam. I sobie ciężkie to było jak jasny gwint. I sobie myślę, no to średnio ekologiczne wysyłać parę butów i jakieś ubrania w wielkiej skrzyni z piachem, bo nie jest to ekologiczne. Wy zauważacie, że. Mm, to, że marka pokazuje, że ekologia się dla nich, dla niej liczy, to jakoś przekłada się na to, że ludzie naprawdę zwracają na to uwagę, czy to jest po prostu fajne, no bo jest teraz modne i w, Praktycznie no, każda marka teraz mówi, że robi coś z recyklingu, że wiesz, ma jakieś super biuro i panele na dachu i nie zużywa energii i tak dalej. Da się jakoś to przeliczyć dla was, jako dla marki, że jest to dla was zysk? Ja bym nie patrzył w tym aspekcie e, chwalenia się tym, że jest to zysk. Natomiast. ASCIIS bardzo dużo robi, żeby być wobec swoich klientów, swoich konsumentów, jak najbardziej rzetelny. I taką ciekawostką warto sprawdzić, że na każdych butach, które produkujemy, jest napisane, ile cały łańcuch dostaw, wyliczony przez nasze biuro, wygenerował łącznie z produkcją tych, tych produktów wygenerował CO2, wpuścił do środowiska. Natomiast my do 2030 roku. Chcemy być firmą, która jest neutralna klimatycznie i we wszelkich rodzajów rankingach jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. Nie krzyczymy na ten temat, bo uważamy, że to jest nasza powinność. Natomiast z pewnością konsumenci polscy, klienci polscy, biegacze polscy są coraz bardziej wyczuleni na to, czy dana marka... Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy nie. Dochodzi często do, do takich absurdów, tak jak powiedziałeś, że wysyłając pewne rzeczy, nie zwracamy uwagi na to, ile choćby transport ich będzie generował tego typu rzeczy, tego typu emisji CO2. My staramy się w każdym aspekcie być zielonymi, i z pewnością. Jak przeanalizujemy to, w jaki sposób działamy, widać kolejne kroki, które o tym świadczą. Choćby w większości pianek, 20% pianki jest z materiałów z recyklingu, praktycznie każda cholewka jest wykonana z materiałów z recyklingu. To na poszczególnych produktach można to znaleźć. Jest też na naszej stronie korporacyjnej, anglojęzycznej, niestety, ale jest bardzo fajnie też wykazane, co robimy, jeśli chodzi o. O globalne działania, ale też zmieniliśmy choćby nasze kartony, w których wysyłamy produkty. Mają one mniej tuszu, są praktycznie, praktycznie pozbawione tuszu, więc może nie wyglądają one bardzo atrakcyjnie, ale spełniają swoją funkcję, bo buty możemy w nich wysłać, mają odpowiednie oznaczenia, a generujemy choćby mniej tego tuszu, który również. W większej ilości sprawia, że dane pudełko na przykład nie może być wykorzystane do, ponownie do, do, do działań. Więc tych, tych rzeczy jest naprawdę sporo. Tak jak mówię, zachęcam do, do wejścia na naszą stronę korporacyjną, bo ja nie jestem w stanie spamiętać nawet, jak wiele. I tam są liczby podane, które, które pokazują, że Asics ten problem, który mamy jako, jako ludzkość, naprawdę potraktował bardzo, bardzo poważnie. Tak, no wiesz, no mówisz o pudełkach, to zwraca uwagę na pudełkach, chociaż jest jedna marka, która ma bardzo charakterystyczne, że od razu się pozna, ale to myślę, że konsumenta tak finalnie to średnio interesuje, czy to pudełko jest fajne, a jednak dobrze robić coś dla planety. To u was wynika trochę, z... bo wiesz, wszyscy myślą o Japonii, że to jest, e... o, często się widzi, że Japończycy już żyją w 2050 roku, bo tam jest wszystko takie wow i oni chyba mocno zwracają uwagę na ekologię. To jest kwestia tego, że ASICS to jest japońska marka, czy no po prostu jest teraz taki trend na, na tą ekologię? Sądzę, że jedno i drugie, bo sami widzimy jak się zmienia nasza planeta i nasz klimat, choćby w naszych lokalnych tutaj ojczyznach co chwilę przeżywamy. Widzimy straszna rzecz ostatnio, która się wydarzyła na, na Dolnym Śląsku, więc to widać gołym okiem, że takie rzeczy się dzieje, klimat się, się ociepla, więc... Bylibyśmy samolubami, gdybyśmy nie działali na ten, na ten aspekt, a z drugiej strony y, uważam, że sam, japońskie pochodzenie, japońskie korzenie tej marki no, z pewnością ma, mają na to wpływ ze względu na to, że Japończycy są też bardzo konserwatywni wbrew pozorom. Oni są bardzo innowacyjni, ale też konserwatywni. Przez wiele lat byli odizolowani y, od reszty świata i mają troszkę inne postrzeganie. Y, tegoż oto świata, więc proekologia jeśli, ich działanie proekologiczne z pewnością ma wpływ na, na działanie nas, naszej marki globalnie, ale nie jest to jedyny faktor, który działa na to, tak uważam. Wrócimy teraz do, do Krakowa, ale przyszło mi coś do głowy, może ty będziesz mógł odpowiedzieć, ale jak nie, no to ludz, bo to jest skomplikowane pytanie. Słyszałem kiedyś taką anegdotkę, że Asics ma trochę inną w ASIC szczególnie w takich starszych modelach startówek gdzie tamtej pianki było tyle e podeszwa zewnętrzna była z takich małych, drobnych, bardzo bardzo, bardzo przyczepnych ząbków i to wynikało z tego, że podobno AS ASICS w swoich laboratoriach sprawdził, że japońscy biegacze tak biegają, że im ta przyczepność pomaga. I to kompletnie nie nawiązuje do tematu naszej rozmowy, ale teraz mi przyszło do głowy, czy ty pracując w ASICSie od tylu, tylu lat możesz potwierdzić, że serio ASICS zwraca uwagę na takie Szczegóły, że skoro u japońskich biegaczy, a pewnie japońscy biegacze dla SIXA są najważniejsi, jest jakiś tam charakterystyczny punkt. To znaczy, japońscy projektanci projektują buty tak, żeby im najlepiej na nas zależały? E, tak jest. I to, 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 to taka ciekawostka. Mamy tutaj za sobą MetaSpeedy e, i e, nasze flagowe obecnie buty MetaSpeed Sky i MetaSpeed Edge. Paris, wersja Paris, to, są, to jest trzecia edycja i mało osób zwraca uwagę czym się różnią od siebie te buty, bo one wyglądają identycznie, natomiast są one robione pod e, dwóch różnych biegaczy, więc e, nasi Projektanci zauważyli, nasi naukowcy, bo mamy Instytut Sportu w KOBE, gdzie po pracuje ponad 100 naukowców, którzy pracują nad nowymi produktami, ale też analizują ruch sport sportowców i w jaki sposób się poruszają. Znale wyodrębnili dwa główne rodzaje przyspieszania, jeśli chodzi o tych szybkich biegaczy. I jeden z tych sposobów to jest zwiększanie kadencji na minutę. Czyli biegacze wykonują więcej kroków w ciągu minuty, przez to ich prędkość podczas biegania wzrasta. Natomiast druga, i to są między innymi japońscy biegacze, czy biegacze z większości z krajów południowych, gdzie charakteryzuje się, te społeczeństwa charakteryzują się dosyć niskim położeniem środka ciężkości ciała. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę biegaczy z Afryki, czy wyższych biegaczy, którzy są mają dosyć dług, takie długie nogi i, i so, to oni w, gdy starają się przyspieszyć wydłużają swój krok. I e, dla tych biegaczy e, nasi projektanci zaprojektowali buty Meta Speed, Sky, e, Meta Speed Sky, natomiast dla tych, którzy zwiększają kadencję e, Meta Speed Edge. I mało osób wie właśnie o tym, e, o, tej, o tej informacji, ma małą wiedzę i nie kupują butów względem swojego stylu biegania, tylko właśnie bo któryś biegacz ma dany model, więc skoro on ma to, to musi być najlepszy. Więc to też ważne jest, odpowiadając na twoje pytanie, tak, mnóstwo szczegółów jest branych pod uwagę, nawet kąt nachylenia, jaka jest pozycja idealna do, do biegu, najbardziej efektywna. Tam mnóstwo czujników jest na, na sylwetkach biegaczy zainstalowanych i później analizowanych przy różnego rodzaju prototypach, więc ta japońska doskonałość, wiem jaka jest, jakie Japończycy podchodzą do, do technologii, również zauważalna jest w naszych, w naszych produktach. Tak, ja właśnie o tych, to jest chyba era Tarter-Cel, coś takiego miałeś? Tarter-Edge był, tak, tak, i tak, i jak ja wtedy usłyszałem, że w Japonii zastanawiają się, jak ktoś ląduje i w proporcje ciała wyliczają i dlatego jest ta. Podeszła taka, to się złapałem za głowę. I faktycznie z, z tym podziałem na Edge i Paris to chyba jesteście. Edge Sky. Edgy Sky, tak. Przepraszam, Paris to wersja na, po prostu na Igrzyska. To chyba jesteście jedyni na rynku, nie? Że swoje startówki rozróżniacie pod tym względem. Ale wróćmy do Krakowa i tego, co, co przed nami i przed Wami. Powiedz mi, czy. Polski rynek biegów jest trudnym rynkiem dla, dla marki, bo często się słyszy, że wiesz, że biegacze są dosyć wybredni, jeżeli chodzi i chcą mieć wiele rzeczy w pakiecie, albo że cena jest nie taka. Masz wrażenie, że polski rynek się troszkę różni od japońskiego czy jakiegokolwiek innego rynku biegów? Czyli wiesz, to jest bardzo szerokie pytanie, bo musimy spojrzeć przez kontekst całego społeczeństwa i nasze społeczeństwo, które od lat 90. tak naprawdę było zawsze na dorobku i zmiany systemowe sprawiły, że no, nie było zamożne, ale ta, ta zamożność wzrastała z każdym rokiem i, i obecnie już możemy konkurować z niektórymi zachodnimi krajami, więc, więc to na pewno się zmieniło na plus. Natomiast ja pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę, w, w około 2005 roku, co prawda w innej marce sportowej, ale wtedy, jeśli pracowaliśmy z biegaczami, no to sprzedając buty biegowe, około 1% ludzi kupując buty biegowe, tak naprawdę kupowało je do biegania. Te proporcje się w, w czasie tych kilku tych 20 lat bardzo zmieniły. I na pewno jesteśmy dużo, biegacze polscy są dużo bardziej świadomi, też wiedzą czego chcą i przez to nie chcę powiedzieć, że jest trudniej, bo, bo my, nasza marka wywodzi się z biegania, więc staramy się robić to wszystko, aby biegaczom życie ułatwić, a nie utrudnić. Więc nie nazwałbym choćby rozstrzeniowym polskiego biegacza, ale bardziej świadomym i to dobrze, bo to dobrze, bo to znaczy, że polski biegacz się edukuje, polski biegacz czyta, polski biegacz nie przyjdzie do sklepu i nie, za, nie kupi tego co producent będzie chciał mu wcisnąć, tylko sprawdzi najpierw albo przy, przyjdzie już do tego sklepu przygotowanym i to właśnie między innymi dlatego zachęcamy do testów butów, bo, bo wiele yy, sklepów Prowadzi taki serwis, że można sobie choćby buty wypożyczyć, żeby zobaczyć, czy te, ten model podchodzi pod Twoje preferencje. Więc e, na pewno te, ta sytuacja, że biegacz jest bardziej wyde, wyedukowany, e, sprawia, że my też musimy e, wytężyć i pracować jeszcze mocniej, żeby go zadowolić. Ale to rozwija obie strony, więc sądzę, że jest to taka sytuacja, gdzie obie te strony zyskują. Szczerze nie sprawdzałem tego, ale słyszałem a propos wypożyczania butów, że chyba jak się, przynajmniej jeżeli chodzi o startówki u że jak przez stronę się zamówi, to można po prostu jak będą nie tak, to zwrócić, nie? Przynajmniej było my, bez... ma, my mamy taki program partnerski ASICS One, wystarczy zapisać się, wypełnić krótkie, krótki formularz i to sprawia, że praktycznie każdy z produktów, który zamówimy, możemy przez 90 dni testować i jeśli nie spełni z jakichś powodów naszych oczekiwań, odesłać to. Działa to przy, przy stronie asyjskiej, a nie przy naszych partnerach tutaj detalicznych w Polsce, więc można. Ja jestem przekonany, że no i widzimy ile tych butów wraca, nie jest to bardzo duża liczba, więc więc jesteśmy pewni swoich produktów, i biegacze też jakby nas za to nagradzają. Wracając do Krakowa, my też robimy takie ciekawe badania, od kiedy jesteśmy sponsorem wszystkich imprez w Krakowie, organizowanych przez Zarząd Infrastruktury sportowej. I widzimy też na liczbach, robimy tak zwane angielskiego szukam, czyli liczenie butów, ile osób w danym biegu pobiegło w naszych butach, i widzimy że od czterech lat ta tendencja przy wszystkich biegach, zarówno jeśli chodzi o 5 km, 10, półmaraton i maraton, jest dla nas wzrostowa, więc cieszymy się, że, że ten trend tak wygląda, ale to zasługa między innymi tego, jak dobre produkty mamy. Tak, mój, na mecze któregoś biegu niedawno mój znajomy zrobił życiówkę w metaspidach i ja biegałem w tej pierwszej wersji, tej uh -huh. czerwono-czarnej i on mówi, weź sprawdź te, w Asicsie, jak się zamówi przez stronę, to jak coś by było nie tak, to zawsze możesz zwrócić sobie Pomyślałem, że musicie być strasznie pewni swojego produktu, ale to akurat bardzo dobrze, nie? Że, że wiecie jaką macie jakość w bucie, że no wiecie, że większość osób uzna, że jest OK, a nie będzie, nie będzie odsyłało. Mówisz, że w ostatnich latach jest duży wzrost uczestników wielu biegów w waszych butach, to faktycznie da się zauważyć. Myślisz, że co jest jakby kluczowym czynnikiem, bo z mojego punktu widzenia ja mocno patrzę na to, w czym biega Czołówka światowa. I oczywiście jest tak, że no Czołówka światowa ma kontrakty i to, co firma zapłaci, no to biega. No ale z drugiej strony, topka europejska czy światowa. No myślę, że może sobie wybierać w ofertach różnych sponsorów. No i jak patrzymy na polskie podwórko, no to wy macie całkiem mocną reprezentację wyczynowych zawodników. W Europie macie chociażby Belga Nerta, który był mistrzem Europy. Na świecie też macie mocną ekipę. Myślisz, że ludzie patrzą w czym biega Lita i jak Lita widzi w Parisach, w Metaspidach, Ludzi to chce biegać, czy jest jakiś inny Powód. Znaczy, to jest jeden z czynników, natomiast mówimy o grupie tak zwanych semi-pro, czyli osób, które są bardzo ambitnymi amatorami albo próbują dobić się do tego już do tego grona, które już zarabia na bieganiu. Natomiast jeśli chodzi o biegaczy, no to. Mamy tylko krzywą gausa, tak? Wiadomo, że ta elita to jest jakieś tam 3% czy, czy nawet mniej. Natomiast gro, jeśli chodzi o biegaczy, stanowią ci troszkę wolniejsi. I tutaj dla nich przede wszystkim. Naszym zdaniem, naszym zdaniem, według naszych badań, wychodzi, że liczy się komfort. I nawet jak prześledzimy nasze kampanie marketingowe, które, które przez ostatnie lata miały, były wprowadzane na rynek, to łatwo zauważyć, że ten komfort dla nas jest najważniejszą najważniejszym czynnikiem. I to taka ciekawa sytuacja, gdy wprowadzaliśmy Buta Nimbus 25. Wewnętrznie bardzo baliśmy się. Euh, je t'aime bout. Nie będzie pokazywał naszej flagowej technologii, czyli żelu, który jest, zawsze był takim, e, tak jak powiedziałem, flagową technologią, którą widać na pierwszy rzut oka, e, przychodząc do półki zakupowej. I wewnętrznie zastanawialiśmy się, czy to, czy, te, czy brak tego widocznego żelu nie spali nam e, tego produktu. Pokazało się wręcz odwrotnie, okazało się wręcz odwrotnie, że jak ludzie założyli na stopę i poczuli tą pluszową miękkość, e, to zako zakochali się w tym produkcie i, i był on naprawdę. Hitem sprzedażowym, więc elita jest ważna. Natomiast najważniejszym czynnikiem wyboru butów jest, jest komfort i niezawodność. I ważne jest to, aby buty sprawiały, że my nie myślimy o czym innym. Buty i odzież również, żeby nie myślimy o czym innym, tylko skupiamy się na tym na albo z przyjemności w zbiegu, albo na tym, żeby osiągnąć swój dany cel, który zaplanowaliśmy, czy to na treningu, czy na zawodach. Więc ten komfort to jest klub moim zdaniem, i, i tu wygrywamy. No to przyznam, i a, y, ja miałem nie Nimbus, Kajano 30. Uh -huh. To y, też przyznam, że fajna, y, fajny bot, i zdziwiłem się, że on jest stabilizacyjny, bo ja nigdy nie biegałem w serii Kajano, y, a ja chyba nie potrzebuję stabilizacji, a mimo to było mega, mega y, wygodnie. Bo to, to też ciekawa bo, sprawa, bo Kajano 30 był również. Przy, tak jak Nibus 25 był rewolucyjny, jeśli chodzi o wygląd, to Kajano 30, to, który premier miał pół roku później, również ogólnie przyjęto, przyjęło się, że buty, które są stabilizacyjne muszą być dużo twardsze, dużo bardziej takie mniej elastyczne bym powiedział. Natomiast nasi projektanci przy tym, przy tym projekcie poszli. W trochę odwrotną stronę. Oni wewnętrznej stronie buta ułożyli wręcz więcej materiału, który jest bardziej miękki, który jest bardziej responsywny. Więc stopa nadmiernie pronująca, która e, nawet ma tendencję do e, skrętu do wewnątrz, dużo szybciej wracała na, swoją, e, na swoje miejsce. Więc jeśli ktoś nie miał tego problemu. E, czyli nadmiernej pronacji, mógł jakby tego systemu nie wyczuć, a jak ktoś miał, to też prowadzenie tej stopy było troszkę inaczej zrobione niż w poprzednich modelach. Dlatego mogłeś mieć wrażenie, że ten but jest bardzo miękki i komfortowy, bo gdyż ten materiał, który tam jest, był miększy niż cała pianka. Tak, tak. I ja zawsze jak dostaję jakieś buty do testu, to nie czytam, co wy tam piszecie na stronie o tym bucie, bo żeby się nie sugerować. Nie? I tu po iluś tam treningach sobie wszedłem w specyfikację i patrzę, że kurczę, to bym nie, nie, nie powiedział, więc naprawdę fajny but. Porozmawialiśmy o tym, że no ja patrzę w czym biega elita. Pewnie większość takich amatorów bardziej, którzy podchodzą, żeby ten bieg był... Czasem dla siebie nie, ale wydaje mi się, że u was też jest dużą wartością to, że wy macie frontrunnerów. Mm -hmm. Takich Mocnych, mocnych, ale też takich, którzy raczej opowiadają, że bieganie jest fajne i niekoniecznie zawsze wynik jest fajny. To jest dosyć unikalny projekt, jeżeli chodzi o wszelkie marki na świecie, no bo większość się skupia na, na mocnych zawodnikach Pro, wy wcale chyba nie, nie podchodzicie do tego. Dużo frontrunnerów wystąpi w Krakowie po maratonie Królewskim. Masz takie dane, że wiesz, że to jest nasza flagowa impreza tej części roku. I Wysyłamy tam frontranerów. To po kolei, więc dużo wystąpi, około 20 frontranerów przyjedzie do Krakowa, żeby przebiec, czy Czaniecką piątkę, czy półmaraton, większość półmaraton jednak było, bo to jest impreza główna. Natomiast frontranerzy to bardzo specyficzna grupa. Bo ostatnim czynnikiem, którym jest, gdy wybieramy nowych członków do grupy, to są Osiągnięcia sportowe stricte, czyli wyniki, jak to szybko biega. Oczywiście zdarzają się tam szybcy biegacze. Monika Kaczmarek, no ona jest już praktycznie półprofesjonalistką. Była tutaj też między innymi w Tak, pod, w i piątkę wygrała wczoraj, jak nagrywamy, tak, 13. Dokładnie, więc, więc... Ale to nie jest czynnik wiodący przy wyborze. Najważniejszą dla nas opcją i na takim czynnikiem jest fakt, jak ludzie angażują... Innych do ruchu. I to jest dla nas najważniejsze. Chcemy promować zdrowy tryb życia, tryb życia, zdrowy styl życia, taki tryb, który sprawia, że aktywność sportowa oprócz tych benefitów, jeśli chodzi o nasze ciało, również sprawia, że czujemy się lepiej jako ludzie podczas każdego zachowania, podczas każdego dnia. Bo Mało jest tego e, przekazu w naszych mediach. Wie, większość osób zaczynając sport, uprawiać sport czy biegać, myśli o tym, jak się zmieni jego ciało, jak, jak będzie, czy schudnie, czy nabierze masy mięśniowej. Natomiast mało osób skupia się na tym, jaki, jakie zalety uprawianie sportu niesie dla naszego mózgu. I e, tak jak już wspomniałem wcześniej, to Anima Sana, sana to to, to, to e, nazwa naszej marki tak naprawdę. E, i misja naszej marki to jest zachęcić ludzi do tego, aby e, zaczęli uprawiać sport ze względu na zdrowotne e, właściwości ruchu. I to jest na, dla nas na tyle istotne, że kierując się przy wyborze nowych frontalów chcemy, żeby oni wywodzili się z jak największej liczby środowisk. Mamy wśród nich ekspertów, też Monika Świątek, psycholog sportu znakomity, mamy dietetyków, mamy fizjoterapeutów, więc po pierwsze są to osoby, które mają wpływ na... Jakieś swoje lokalne społeczności, ale które, które również mogą przekazać wiedzę potrzebną biegaczowi. My, jako marka, chcemy kreować się na markę, która jest takim opiekunem. Nie, nie, nie jest dla nas tak bardzo istotne to, czy jesteś pierwszy na podium, czy jesteś pierwszy na, w wyścigu, czy, czy wygrywasz. Droga do sukcesu nie jest tak, tak istotna. Ważne jest to, aby ten umysł na końcu miał spokój ducha i żeby człowiek był spokojny i to jest nasza główna nasze główne przesłanie, którym kierujemy się przy praktycznie każdym działaniu, czy to marketingowym, czy PR-owym selekcjonujemy też bardzo e, uważnie czy frontrunnerów czy też ambasadorów z którymi współpracujemy e, aby ten wizerunek był jak najbardziej spójny więc tu niedługo będę miał dobrą informację jeśli ktoś będzie chciał dołączyć to do frontrunnerów to niech śledzi nasze media społecznościowe na pewno taka szansa niedługo się pojawi, ale na razie więcej powiedzieć nie mogę, więc wszystkich zapraszam serdecznie. Kurczę, damy czerwony pasek na dole, że news pierwszy raz na bieganie.pl, że, że będzie nowa rekrutacja do frontrunnerów, fajnie. Fajnie, bo jak śledzę, to już, kurczę, bardzo długo już jesteście, nie? To już jest Frontrenerze no w Bo Polsce, Polsce już 10 lat gdzieś, za chwilę, tak. będzie. to kojarzy, że wy macie takie długie relacje, nie? Że te relacje z zawodnikami, z zawodniczkami, którzy są u was, no to wiadomo, no nie, nie każda droga się zawsze, nie każda relacja ma jakąś tam wspólną długą drogę, ale macie takich zawodników, takie zawodniczki, które są z wami. Naprawdę od lat, i szczególnie widać to na zdjęciach tych zawodników, jak biegają w tych takich butach jeszcze sprzed tej ery, wielkich, mięciutkich pianek, i, i to, to chyba bardzo dobrze świadczy o tym, że wy się opiekujecie nimi, nie? To, to... Cieszę się, że to zauważyłeś. No, jadąc tu e, do waszej redakcji, rozmawiałem z Arkiem Gardzielewskim. Ja zacząłem pracę w ASICS w 2013 roku, czyli już prawie w przyszłym roku będzie 12 lat. No i Arek już wtedy był w ASICS. Tak, jeszcze miał włosy i te tak. takie buty płaściutkie, tak jak tak. plaster sera. Tak. Tak. Nie będę się odnosił do jego <laughs> fryzury, ale, ale tak, masz rację. E, był w 2014 roku, gdy zakładaliśmy drużynę Frontrunnerów, dołączył do niej Adam Nowicki, który wciąż jest to 10 lat, więc e, tak te relacje są, są długie. Mogę też z innego podwórka. Nasza siatkarka Joanna Wołosz też już chyba z 8 lat jest ambasadorką e, naszej marki, więc e, ja zawsze podchodzę do takiego do, do, do współpracy długofalowo. Uważam, że. Miałem tak też propozycję przed igrzyskami, mieliśmy jako marka współpracę z jednym z, ze sportowców, którzy pojechali do Paryża na pół roku. Uważam, że e, oczywiście fajnie, że dostaliśmy taką propozycję, natomiast uważam, że tego typu współpraca z żadnego punktu nie ma sensu. Może doraźnie pokażę jakiś tam produkt, ale jeśli chcesz być wiarygodny, to to nie może być jednorazowy strzał, ale... Budowanie relacji, też poznanie siebie nawzajem, i praca w dłuższym terminie niż, niż krótszym, i to też oddaje w perspektywie, bo no, mamy zawodników takich choćby jak Adam Nowicki, który, który zdobył już kilka medali mistrzostw Polski w maratonie, a zaczynał jako frontrunner, tak? I, i to pokazuje, że czasami warto dać. Zawodnikom, którzy może na początku nie, yy, nie mają, nie są przez ekspertów typowani do topu, ale żeby dać im szansę, bo, bo w dłuższej perspektywie ich pracowitość, ich charakter i mental sprawia, że będą potrafić yy, zdobywać medale na najważniejszych imprezach, czy wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, tak jak trzy yy, lata temu Adam wziął udział, czy, czy, czy inni nasi sportowcy. Tak, yy... Pamiętam, jak Adam jeszcze nie był na takim e, topie, a teraz jest w sumie łącznie z Mateuszem Kaczorem na jednym z dwójki naszych eksportowych maratonczyków. Wiem, że Arek cały czas e, trenuje i chce wrócić na, e, na swój top i mam nadzieję, że wróci. To jest trudne budować tak relacje z zawodnikami, bo... E, na bycie sponsorem i na zasadzie masz tu sprzęt i będzie ostatniego dnia czy tam któregoś dnia miesiąca przelew pewnie jest proste dla marek, a budowanie długotrwałe trwałych takich głębszych pewnie relacji, bo ja też czasem widziałem jakieś zdjęcia chyba u Oli Brzezińskiej widziałem tort, na którym był but Asics, jak miała urodziny, albo widziałem jakieś u dziewczyn jakiejś imprezy takie frontrunnerowe, chyba na Halloween w zeszłym roku. No to nie jest taka zwykła relacja sponsor zawodnik. Jest to trudne, czy jest może łatwe, bo zawodnicy nie mają tego w innych markach, albo mają trochę w mniejszym stopniu i oni to, wiesz, tak łapią chętnie, że to jest łatwe. Jak to z Twojego punktu? Z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że to zależy, jakim jesteś człowiekiem. Jeśli e, lubisz ludzi i e, starasz się budować z nimi relacje, a nie tylko, e, tak jak powiedziałeś kolokwialnie, wysłać przelew czy, czy wysłać sprzęt, no to. Mm, to jeśli, jeśli lubisz kontakt z ludźmi, to jest proste. Jeśli e, podchodzisz do swojej pracy, że jest to tylko praca od do, no to wtedy wiadomo, że e, tylko otrzymujesz to, co jest za, zapisane na papierze czy w dokumencie cyfrowym obecnie. Więc e, ja podchodzę do swojej pracy tak, że po pierwsze, każdy sportowiec jest człowiekiem. E, i każdy z, z tych sportowców może mieć dobre lub lepsze lub gorsze chwile. I e, podchodzenie i do, do nich na zasadzie, że e, tu i teraz współpracujemy i chcemy, byś tu i teraz osiągnął wy, wyniki, no jest nie do końca sprawiedliwe, biorąc pod uwagę e, to, jak choćby maraton, jaki jak to jest specyficzny sport. Tu musi mieć swój dzień, tu musi, wystarczy, że e, na tydzień przed złapiesz jakąś infekcję i Trzy czy cztery miesiące przygotowań mogą pójść e, no praktycznie do śmieci, więc e, odpowiadając to dla mnie, nie jest to trudne, e, ale to trzeba byłoby zapytać tych zawodników, czy im tak dobrze się współpracuje ze mną jak mi z nimi. Nie? Zapytam kiedyś, ale to bez kamery, bez mikrofonu, ale nie. No myślę, że długotrwałe relacje chyba odpowiadają same e, za siebie. Czym mógłbyś nam powiedzieć, bo szukałem tych informacji i to często przed biegami w Polsce to się tak utrzymuje trochę w tajemnicy. Jak się ogląda jakieś Majorsy, no to tam już miesiąc, dwa, trzy przed wiadomo, kto wystartuje. Ktoś od Was, stopki, wystartuje w Krakowie z takich topowych zawodników, zawodniczek, których będziemy mogli śledzić jako wiesz Elita, bo tam są też całkiem spore nagrody finansowe. Powiem tak. Był taki okres, kiedy my staraliśmy się na nasze biegi zapewniać naszych najlepszych atletów. Natomiast ten rok, 2024, jest specyficzny, bo był, to jest rok olimpijski, więc też te przygotowania, mimo że żaden z naszych biegaczy nie pojechał na, na igrzyska, były trochę inne. W tym roku. My nie zapewniliśmy do Krakowa żadnego zbiegaczy, ale być może w przyszłym roku na maraton to się zmieni. Kiedyś mamy też taki, taki cały system szkolenia Shozo Camp. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Są to takie obozy dla elity. A to te w, w Hiszpanii? W jest, jest jeden w San Romeo, jest jeden w, w Afryce, jeden w Stanach Zjednoczonych. No to na jubileuszowy 20 maraton sprowadziliśmy dla niego Ruto, który wygrał ten bieg. No co prawda czas. Nie był najlepszy, ale to ze względu na fakt, że było potwornie gorąco na trasie tego dnia, bo to było ponad 20 stopni, i lampa taka naprawdę duża. Podsumowując, na półmaraton my, jakby, swoich zawodników nie zapewniamy, bo też istotne jest dla nas to, żeby dać biegaczom swobodę w, jakby, w kreowaniu swoich. Swojego planu treningowego, i nie zawsze najważniejsze jest ich zadowolenie i ich wynik sportowy, więc też nie chcemy narzucać, gdzie nasi sportowcy mają startować, choć od czasu do czasu pytamy raz na jakiś czas, czy nie, nie chcą pobiec w, w jednym z naszych biegów, ale na, na tym biegu, który za kilka dni będzie miał miejsce, my choć może nie wiem o czymś, może kto, ktoś. Bo ja też nie, nie jestem w tak częstym kontakcie ze wszystkimi zawodnikami, bo ich plany się zmieniają, więc być może ktoś wystartuje, ale na pewno nie, to, nie dlatego, że my im powiedzieliśmy że przyjedźcie, bo tu mamy kontrakt i fajnie, jakbyście się pokazali. No myślę, że jest bardzo uczciwe podejście. Na no Adam Nowicki na pewno nie wystartuje, bo on na tym obozie chyba właśnie w Fontrome siedzi teraz, bo widziałem tam zdjęcia z. Waszira, chyba sobie... Tak, to jest też ciekawe, że no, wiesz, konkuru... możemy konkurować na sprzęt z naszymi przeciwnikami, jeśli chodzi o, o produkcję sprzętu sportowego, natomiast my chcemy dać biegaczom coś więcej i dajemy im choćby możliwość bezpłatnego trenowania w fajnych warunkach, gdzie. Gdzie mogą oni przygotowywać się, tak jak powiedziałem, bezpłatnie, muszą tylko dojechać do takiego miejsca i tam mogą skupić się na tym, by wyszlifować swoją formę przed najważniejszymi startami. Więc to też pokazuje to, o czym mówiłem, że staramy się być dla zawodników taką naprawdę marką opiekuńczą i dla wszystkich naszych dla wszystkich też konsumentów. Nie? W ostatnim czasie jak już jesteśmy przy zawodnikach Pro, ale zaraz wrócimy do, do Krakowa. Jak jesteśmy przy zawodnikach Pro, to wy zorganizowaliście dwa lata temu chyba w Maladze taki wyścig prosów o, i tam były takie nazwiska, że e, cała lista świata, e, startowa była, e, Polacy zresztą też tam, mhm. e, Adam Nowicki i Jarek Gardzielewski chyba pobiegli naprawdę solidne wyniki w połówce, z tego co pamiętam. Adam chyba biegł na Dychę. dychę. Z te, z tego. Tak czy siak, no tam było mocne, mocne bieganie. Teraz był event w Paryżu Asiksowy, e, i też było, było mega pogoda i w ogóle cała oprawa, chociaż na pewno nie tak jak na Tauron Arenie w, w Krakowie. Planujecie coś takiego w Polsce? Bo to by, myślę, było czymś wyjątkowym, no bo w Polsce jeszcze takiej imprezy markowej, ściągającej wybitnych biegaczy nie było. Hmm. Zasłonię się może taką miną niezbyt, <laughs> e, e, która nie, z, dużo nie zdradzi, ale nie, te, jeśli chodzi o Polskę, nie ma takich planów, to mogę, mogę powiedzieć z przykrością na ten moment, bo oczywiście chciałbym, żeby taki event się... Ale y, kolejny z, z tego z cyklu, tego eventu, z ty, tego typu eventów y, już wkrótce będzie, nie mogę powiedzieć gdzie, ale y, jeśli y, tylko macie ochotę, to dostaniecie od nas zaproszenie. Zapraszamy już nie, no, nie, nie chodziło o to, żebyś się wpraszał, tylko bardziej... Nie, 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 nie rozmawialiśmy <laughs> na ten temat, ale, ale... Ale wyszło. Ale wyszło tak, że tak czy inaczej zapraszam. E, to miło, dziękuję to bardzo. Poinformujemy, jak będą mówić e, Nie, bo tak sobie pomyślałem, że to jest fajny taki, no tak jak zaczęliśmy o Orlen Warsaw maratonie gdzie byliście partnerem i takie imprezy mocno idą w świat i promują Polskę, polskie bieganie, więc myślę że dla naszych zawodników i zawodniczek byłoby to czymś, nie? Ja ci powiem, dlaczego te, tego typu eventów, przynajmniej nasza marka, raczej w Polsce na ten moment nie, nie będzie planować. To jest kwestia logistyki. Nasza centrala europejska jest w Holandii. Największe biura i przedstawicielstwa są we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii we Włoszech. To są te, ta wielka piątka, gdzie, a od biznesu, gdzie, który jest tam bardzo, bardzo rozwinięty, ale też zasoby ludzkie do organizacji tego typu eventu i też logistyka sama jest prostsza. Łatwiej jest zorganizować coś, niech będzie w, w Maladze, ze względu na bliskość choćby naszej centrali z Holandii, tam to jest zawsze bliżej, żeby zorganizować czy przewieźć sprzęt. I też liczba osób, które pracują w danych biurach. Polski oddział nie jest. Bardzo duży, więc też no my musimy czasami robić mniej, a lepiej, a tego typu Europa obecnie to no, jest, można powiedzieć, że jedno wielkie, jeden wielki organizm i dotrzeć do, do Berlina czy do Paryża w tym momencie już nie jest tak trudno i, i tego typu eventy też sprawiają, że. W całej Europie mamy jedną narrację, możemy z większą siłą jakby swój przekaz głosić, dlatego raczej takie eventy będą organizowane centralnie i w tych miastach, gdzie, gdzie, gdzie mamy większe zasoby. Słuchajcie, no chciałem Wam załatwić fajną imprezę w Polsce, ale liczę na to, że jak na przykład Ola Brzezińska, która teraz solidnie kręci w Szklarskiej, pobije rekord polski, albo Adam Nowicki wróci z obozu Antromej i da mocny wynik, to Centrala Holenderska tak spojrzy, że w Polsce fajnie by było zrobić taką imprezę, ale. Robicie e, razem z e, zarządem infrastruktury sportowej w Krakowie półmaraton królewski, już dziesiąty. Na koniec. To bardzo mi się podoba, że miejsca się sprzedały, chociaż ci, którzy nie zdążyli kupić, pewnie mają większy z tym problem, ale tam była taka sytuacja, że chyba były jeszcze ileś tam jakaś pula dodatkowa dwie pule, dwie pule tak, po i tysiąc. tak się sprzedało, więc to jest super, ale no wiadomo, że każdy chce mieć jeszcze większą imprezę, jeszcze większą imprezę i pewnie za rok w Krakowie pakietów będzie więcej i będzie to usprawniona ta cała impreza, żeby ona mogła przyjąć jeszcze większą liczbę biegaczy. Jakbyś mógł na koniec zachęcić w trzech może e, jakiś punktach, dlaczego warto startować, czy to w, w półmaratonie, czy w maratonie w Krakowie, pod kątem, nie mów jako ASICS, mów jako biegasz, jako człowiek, który zna się na sporcie, dlaczego warto wystartować w Krakowie i dlaczego warto trzymać rękę na pulsie, kiedy wystartują zapisy. E, w trzech punktach, no to pierwszym bym powiedział dlatego, że to są naprawdę bardzo fajne trasy, które pokazują piękno tego miasta. I tak jak już mówiłem wcześniej, końcówka biegu i finish na Tauro na arenie to jest coś niesamowitego. Nawet biegnąc na 5 kilometrów. To jest punkt pierwszy. Po, po drugie, niesamowita atmosfera na samej trasie i kibiców. Jest mnóstwo kibiców, gdzie jeśli tylko pogoda jest odpowiednia, gdzie wychodzą na ulicę i dopingują biegaczy po to, aby oni osiągnęli swoje wyniki. A po trzecie, bo ruch to zdrowie i zachęcam każdego, nawet jeśli nie biega w Krakowie, to żeby przyjechał do Krakowa i może sobie zrobił długi spacer, bo nie każdy może, może biegać, ale żeby przyjechał do Krakowa i Poruszał się. Kraków organizuje również mnóstwo innych aktywności. Jest aktywność dla choćby ludzi, którzy chodzą w Nordic Walking, więc sport to zdrowie i zachęcajmy wszystkich do aktywności fizycznej, bo wtedy wszyscy będziemy czuć się lepiej i będziemy bardziej uśmiechnięci. Tak, i sport to zdrowie, a że rozmawiamy z przedstawicielem marki Asics, to musimy nadmienić, że zdrowie też tak, także psychiczne, nie, nie tylko fizyczne. E, słuchajcie, jeżeli startujecie w niedzielę w 10 Krakowie po maratonie królewskim, to trzymamy kciuki z Danielem, żebyście tam rozwalili e, życiówki, ale żebyście w Tauron Arenie mogli sobie pooglądać na ostatnich tam kilkudziesięciu metr metrach, jaka to jest fajna oprawa. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam poszło i co. I do zobaczenia na kolejnych biegach w Krakowie. No, do zobaczenia, i ja w Krakowie będę, więc jak zapraszam Wam na stoiskas i gdzieś się na pewno będę kręcił. Więc, jak ktoś chce pogadać, to przybić piątkę, zapraszam. Dzięki wielkie. Dzięki. Bieganie.pl Pamiętaj o subskrypcji.